To, co najważniejsze, ten początek marca to jest przede wszystkim dla tych, co się spóźnili z wysiewami w lutym, a nawet w styczniu, więc to już ostatni moment na wysianie papryk, na pewno na wysianie pomidorów, bakłażanów, wszystkiego, co mieliście w poprzednich odcinkach wymienione, to już naprawdę ostatni moment, zwłaszcza w przypadku, gdy nie będziecie korzystać tak jak my ze szklarni, tylko będziecie od razu z parapetów przenosić na grządki bez osłon. Także to już jest najwyższy czas, żeby to wszystko zostało wysiane, co tam wam się jeszcze zapomniało. Natomiast u nas, na tych grządeczkach, które robiliśmy wcześniej, zaczynają się pojawiać już pierwsze... O, widać gdzie niegdzie. Tutaj proszę bardzo. Endywia. Widać. Tu zobaczcie, jak bardzo ładnie rośnie rzodkieweczka. A koło rzodkiewki, proszę Państwa, zaczynają szczypiorki wyłazić. O, bardzo ładnie je widać. Po środku sałata. Przenosimy się dalej. I tutaj mamy w pierwszym rządku musztardowiec. Bardzo ładnie sobie daje radę. I tutaj drugi rządek to rzodkiewki. Jak tak spojrzymy na całość, to proszę bardzo, wszędzie już coś rośnie. Także jeżeli macie szklarnię, to już dawno można było to wysiać. Właściwie w marcu, w drugiej połowie marca, to już spokojnie można te rośliny siać do gruntu. Możecie spokojnie sobie wysiewać właśnie rzodkiewkę, sałatę, koperek i musztardowca również. To wszystko może spokojnie iść do gruntu. Jak macie agrowłókninę, można to przykryć i jeszcze lepiej, szybciej będą wyrastać. Proszę bardzo, tak znakomicie mają się tutaj cebule. No w tym roku nam się udało i mam nadzieję, że tak będzie dalej, bo w zeszłym roku w ogóle się nie udały. Ani cebula, ani pory. Bardzo nad tym ubolewam. W tym roku pięknie to idzie. Tu są z kolei pory. Jeszcze czeka nas ich pikowanie. Tutaj znowu mamy paletki z cebulami. Tego jest naprawdę sporo. Proszę, to są wszystko cebule. Ale cebulę ja bardzo lubię, więc po prostu no musi być dużo cebuli. Musi być dużo cebuli. Agatka się buntuje trochę, że za dużo ich mamy, ale tutaj selery, które ostatnio przepikowywaliśmy i teraz wiele opinii się pojawiło, że selery jednak są ciepłolubne i raczej się powinno je w domach trzymać. Słuchajcie, trzymamy w szklarni, najmniej tu jest 3 stopnie w nocy, jakie są bardzo duże mrozy, natomiast w dzień jest tutaj dużo wyższa temperatura, tak dochodzi do 20 i świetnie jakoś te selery sobie radzą, nie rosną szczególnie szybko, ale to nawet dobrze, żeby nam za bardzo nie przerosły, nie wybiegły. To jest to. Selery, które kiedyś nam przymarzły, też powoli odbijają, także może coś z tego będzie. Tutaj wszystkie kapustne, szpinaki też sobie świetnie radzą. Kapitalnie wyglądają kapusty pak choi, kapusty czarne, kalafior romanesco. Tu wszystko pięknie rośnie. Podobnie jak tutaj kapustne i tam jeszcze pekinki. No i koper włoski na końcu. A zaraz, moi Państwo, mały przerywnik i Agatka wam powie... Słucham? Szpinaczek, pięknie. Szpinaczek, no dobrze, pokażę jeszcze szpinaczek, a za chwilę będzie mały przerywnik. Agatka wam pokaże, jak się przygotowuje ziemię do sadzonek. Aż bym chciała tak... To ten szpinaczek. Tak uskubnąć coś i zjeść. No. Może ten, a nie ten. Nie, no zostaw, daj mu jeszcze wyrosnąć ze dwa. Taki baby to już się zrywa. Tak? No ale to nie jest baby, u nas będzie hard dorosły. Aha. No, Agatka zrobi wam przerywnik i wszystkim, którzy jeszcze tego nie wiedzą, albo nie pamiętają, albo potrzebują przypomnienia, szybko pokaże Agatka, jak się przygotowuje ziemię do właśnie takich sadzonek. Tutaj mamy torf odkwaszony. Taka ziemia, taka no chyba tradycyjna ziemia ogrodnicza, taka fajna jest bardzo. Taka bardzo lekka. Do tego dodaję obornik. Obornik przekompostowany, niegranulowany, ponieważ ten obornik w przeciwieństwie do granulowanego jest przekompostowywany w niższych temperaturach, więc ma więcej wartości odżywczych dla roślin. Fajny, bo on jest taki no... No i ziemiisty oczywiście. Jak kompost. Dokładnie. Struktury. No to tego daję tak też troszkę, nie wiem, ze 3 garści. Krótko mówiąc, jest to mniej więcej jedna część na 3 torfu odkwaszonego. No i jeszcze, żeby ziemia była bardziej spulchniona, dajemy perlit ogrodniczy.
Tak jest. Ziemia jest naprawdę fajna, jak wielokrotnie przesadzałam na przykład pomidory czy coś innego, to ziemia mi się rozsypywała w dłoniach, więc to chyba tak ma działać. Dokładnie tak. Perlit ma rozluźniać ziemię. No i tak też. Tak też na, jedną część. Na okon. Jedna część perlitu, jedna część obornika i trzy części torfu odkwaszonego. A perlit, moi Państwo, znajdziecie oczywiście link w opisie tego filmu i to jest film, w której ostatnio zaopatrzyliśmy się w podłoża z grzybami. Z grzybniami właściwie, które będziemy uprawiać. Więc to jest jedno i oczywiście na ten perlit macie również rabat, więc warto zajrzeć do opisu. Słuchajcie, generalnie zawsze zaglądajcie pod każdym filmem do opisu filmu na naszym kanale. Przyzwyczajcie się do tego, żeby właśnie zaglądać do opisów, ponieważ dajemy tam bardzo dużo fajnych informacji, dajemy dużo linków, dajemy linki do rabatów, dajemy linki do grup naszych ogrodniczych. Tam jest naprawdę masa wartościowych informacji, także zawsze zgłębcie opis. Nie tylko film oglądamy, ale również opis przeglądamy. No i widzicie, jak się rozluźniła ziemia. Taka ziemia jest idealna do takich małych, do wysiewania nasion albo do małych siewek. Małych sezonów. No i doniczka z ziemią do jakiejś tam sadzonki, siewki, ziarenka, nasionka macie gotowe. No dobrze, przejdźmy do konkretów, bo miałem wam opowiedzieć trochę o tych warzywach i innych, które się wysiewa w marcu. Przemyślałem trochę ten temat, tak się zastanowiłem. I słuchajcie, o ile można mniej więcej powiedzieć, co się wysiewa, o tyle, tak wydaje mi się, że przede wszystkim zależy to od warunków, jakie u was panują, tak? I to jest podstawowy czynnik decydujący o tym, co będziemy wysiewać w marcu. Dlaczego? Po pierwsze, czy macie szklarnię? Po drugie, czy mieszkacie w klimacie nadmorskim, gdzie na przykład jest trochę cieplej, czy mieszkacie w klimacie górskim, gdzie jeszcze panują głębokie mrozy, a czasem i śnieg po kolana. A może mieszkacie, nie wiem, wśród jezior i tam jest mikroklimat ciepły. Może macie w domu olbrzymie okna, olbrzymie parapety, drzwi balkonowe od sufitu aż do podłogi i możecie sobie nastawiać sadzonek w oknach, ile tylko wlezie. A może macie małe okienko i nie możecie sobie pozwolić na dużą ilość sadzonek. Może macie szklarnię tak jak my, a może tylko foliaka, a może jeszcze z foliaka zdjęliście folię na zimę i już w ogóle ten foliak jest bezużyteczny. Także wszystko zależy od poszczególnych czynników, które akurat są u was. I to musicie wziąć pod uwagę, gdy będziecie coś siać. Dlatego, że każdy, jak obejrzycie te wszystkie filmiki, to wymieniają wam siej to i to, już możesz w marcu w pierwszym tygodniu, a w drugim to już za późno. Nie, to wszystko zależy właśnie od indywidualnych czynników i ja myślę, że po prostu powinniście wziąć je pod uwagę, zwłaszcza tak na logikę i doświadczalnie. Czyli jeżeli mówi się, że powiedzmy marchew do gruntu można już spokojnie w marcu wysiewać, ale jeżeli u was kurczę śnieg leży, no to gdzie tą marchew wysiejecie, tak? Jeśli nie zrobiliście tego na jesieni na przykład, żeby mieć tą marchew wcześniej wiosną, no to teraz jest jeszcze dla was za wcześnie. Ale na przykład u nas od wtorku już jest taka prognoza, że mrozów nie będzie. Przynajmniej takich mrozów konkretnych, bo jakiś tam przymrozek się może trafić. I my już będziemy w gruncie wysiewać, tak? Ale dodatkowo mamy szklarnię i możemy też w szklarni sobie powysiewać. Także po prostu przemyślcie to, jak czynniki wpływają. I ja jeszcze bardzo wam polecam książki eko, które sam czytam ostatnio nałogowo każdego wieczora i to są książeczki, link do sklepu, gdzie są te książki, zwłaszcza ekoporadniki, dam wam w opisie filmu i sobie zajrzyjcie, to są książki bardzo tanie, więc naprawdę można sobie na nie pozwolić, a jest tak fajnie opisane właśnie, jak brać pod uwagę pogodę, jak brać pod uwagę czynniki lokalne, jak brać pod uwagę nawet fazy księżyca, jeżeli ktoś się nimi sugeruje. Także to jest bardzo dobrze opisane w tych książkach i polecam takie książki czytać, naprawdę. Zresztą pokażę wam teraz zdjęcie. To są książki, które możecie stosować cały rok i to w różnych aspektach, nie tylko w
terminach siania, ale również w tym na przykład jak zapobiegać szkodnikom, jak zapobiegać chorobom i nie robić tego przez chemię, także to polecam. Dobra, i teraz moi drodzy tak, najpierw proponuję, żebyście zajrzeli do trzech poprzednich naszych filmów, kalendarz ogrodnika numer 1, numer 2 i wszystko, co tam było wymienione, jeżeli tego jeszcze nie wysialiście, no to już tutaj rzeczywiście najwyższy czas. To były tam właśnie groch, bób, por, seler, cebula, wszystkie kapustne, kalafiory, brokuły, papryka oczywiście, zarówno ostra, jak i słodka, pomidory, wszystkie odmiany jak najbardziej i jeszcze wiele innych, które tam wymienialiśmy. To wszystko rzeczywiście już jest na to lekko późnawo, więc naprawdę trzeba się streszczać i tutaj jak macie dobre warunki, na przykład zapewnijcie sporo światła, sporo ciepła tym sadzonkom, niech one szybko teraz rosną, bo to już jest na nie czas. Oczywiście, jeżeli wyjątkowo jeszcze pomidory zasiejecie nawet teraz, czy na przykład na koniec marca, czy nawet na początku kwietnia, to jeszcze da się spokojnie coś z tego mieć, ale na papryki już na przykład jest dosyć późno. Papryka długo potrafi kiełkować, chociaż są wyjątki, bo mieliśmy takie nasiona, które w tydzień już były wykiełkowane, ale mimo wszystko na niektóre rzeczy jest późno, więc zajrzyjcie do tamtych filmów, oczywiście linki znajdziecie w opisie tego filmu i szybciutko nadrabiamy zaległości. Natomiast jeżeli chodzi teraz o marzec stricte, to po kolei. Takie warzywka jak burak, burak naciowy, jak marchew, pietruszka, jak pasternak, jak pietruszka naciowa, chrzan, czosnek. To wszystko jak najbardziej można już w zależności właśnie od tych lokalnych warunków wysiewać do gruntu. Oczywiście można na przykład buraka przyspieszyć troszeczkę robiąc go z rozsady, więc można go do szklarni na przykład wstawić i on troszeczkę szybciej będzie. Natomiast spokojnie, jeżeli nie będzie już dużych mrozów u Was, to można to wszystko wysiewać do gruntu. Podobnie można zrobić właśnie i z czosnkiem z ząbka i z cebulą dymką. Też możemy spokojnie już ją dawać do gruntu. Jeżeli ktoś chce szybciej, no to oczywiście w szklarni może je też wsadzić. No u nas na przykład dymeczka rośnie w szklarni już od dobrych 3 tygodni i szczypiory ładnie już wyłażą, więc można w ten sposób. Także marchew, pietruszkę, jeżeli wysiewacie do gruntu, to pamiętajcie jeszcze, żeby stosować uprawę współrzędną. Współrzędną, czyli nie tak, że na przykład wysiejecie całe pole tylko marchwi, albo całą grządkę podwyższoną tylko i wyłącznie marchew. To jest za mało. Te rośliny jak wzajemnie ze sobą współżyją, to się chronią, to przekazują sobie składniki odżywcze, znaczy przekazują, inaczej je wykorzystują, o tak. Zwłaszcza przy tych roślinach, które siejemy, które sadzimy do ogrodu i szklarni, powinny rosnąć kwiaty, powinny rosnąć rośliny ochronne. Właśnie cebula na przykład i czosnek jest jedną z takich roślin ochronnych. Zioła są roślinami ochronnymi, więc jak najbardziej też uprawa współrzędna. Bardzo dużo właśnie w tych ekoksiążkach, w tych ekoporadnikach było tego opisane. Nie obiecuję, ale postaram się zrobić film o uprawie współrzędnej i trochę Wam właśnie opowiem, co przy czym można, a co ewidentnie nie można. Postaram się to zrobić. Natomiast jeśli nie znajdziecie tego filmu u mnie, to poszukajcie innych źródeł, poszukajcie opisów na blogach, poszukajcie, właśnie zaopatrzcie się w te książki, bo będziecie je mieć zawsze pod ręką. My nawet z tymi książkami o uprawie współrzędnej wychodzimy normalnie do ogrodu i zresztą było to widać w pierwszym roku, jak pierwsze uprawy robiliśmy, to normalnie z książkami zasuwaliśmy po ogrodzie i cały czas patrzyliśmy, czy na przykład koło marchewki to możemy tam posadzić, nie wiem, pasternak, a koło pasternaku czy na przykład kapustę, czy raczej tylko brukselkę. A zioła to jakie na przykład, bo większość ziół właśnie odstrasza szkodniki, więc warto, choćby taka mięta na przykład, czy bazylia też ma działanie odpowiednie. To wszystko trzeba sobie poczytać, to jest uprawa współrzędna. Pamiętajcie nazwę. Są też warzywka, które są jeszcze moim zdaniem troszeczkę ryzykowne, jeżeli chodzi o marzec. Końcówka marca już jak najbardziej wchodzi w grę i pamiętajcie, ja to mówię nie tutaj jako ekspert ogrodnik, mówię ze swoich doświadczeń i jednocześnie ja bym tak zrobił i pewnie tak zrobię. To tylko tyle, ja bym tak zrobił, a co wy zrobicie, co wy myślicie, to już jest wasza sprawa, doświadczenie musicie zdobywać i uczyć się i na cudzych, i na własnych błędach. Oczywiście najlepiej na sukcesach innych się uczyć, a nie na błędach. Ale niemniej jednak musicie tego podoświadczyć troszeczkę, bo ja nie znam waszych warunków i to jest najważniejsze. Są warzywka takie troszeczkę, nad którymi się trzeba zastanowić. Kiedy i gdzie je posadzić? Na przykład batat, na przykład ziemniak.
Mi się wydaje, że troszkę za wcześnie. Na przykład u nas jest jeszcze za wcześnie. Ja chyba bardziej w kwietniu bym się skłaniał ku wysadzeniu tych warzyw, ale w niektórych warunkach myślę, że marzec też wchodzi w grę. Tak samo ze słonecznikiem, z korzonera można spokojnie też wysiać. Także to wszystko jak najbardziej można się nad tym zastanowić, pochylić i przemyśleć, czy robimy to teraz, czy troszeczkę jeszcze się wstrzymamy. A teraz to, co na rozsady jeszcze. Jedna rzecz to rozsada, a druga rzecz to uprawa w szklarni, bo to też są dwie różne rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli robicie rozsady, które będziecie trzymać w szklarni, to niektóre można już zrobić teraz i na przykład wysadzać do gruntu w kwietniu czy w maju. Na przykład też niektóre warzywka, jeżeli jesteście w stanie utrzymać w szklarni cały czas temperatury dodatnie, na przykład my dogrzewamy w nocy, więc ta temperatura nigdy poniżej tych 4-5 stopni nie spada, ale staramy się jeszcze wyższe utrzymywać i wtedy możemy sobie na przykład już do gruntu część wsadzić. I tutaj na przykład na rozsady spokojnie już można, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to już można arbuza, melona. Te, które będą później rosły w szklarni, to jak najbardziej, arbuz, melon to już, bo do szklarni za chwilę pójdą do gruntu. To jest kwestia tygodnia, dwóch i już mogą iść do gruntu w szklarni. Natomiast jeżeli wysadzacie je później na zewnątrz, no to je wysadzamy dopiero w drugiej połowie maja, więc teraz sadzimy na rozsadę. Teraz sadzimy na rozsadę po prostu nasionko do doniczki. Pamiętajcie, że wszystkie dyniowate rośliny nie lubią zbytnio przesadzania. Więc naoglądałem się ostatnio, przeglądałem sporo grup i na grupach pokazujecie zdjęcia na przykład, gdzie jakaś pani posadziła dynię w bardzo dużej ilości w takich tych wytłoczkach po jajkach, tak? Tylko tych 30 sztuk, tak? I w jedną taką przegródkę, gdzie mieści się jedno jajko, czyli jak na przykład mamy tutaj tę doniczkę, to ta od jajka jest o połowę mniejsza jeszcze. I pani zasadziła chyba 4 albo 5 nasionek. Dynie to już miała po 10 cm i wszystkie tak wyrosły, wybiegły. I ona się pyta, co ma z tym zrobić. No, prawdopodobnie już nic, bo to za bardzo wybiegło. No może tam się da coś uratować, może nie wiem. To już jest ratowanie, tak? To już jest ratowanie, bo tak nie powinny rosnąć. Przede wszystkim na dynie jest za wcześnie, nawet na rozsadę jest za wcześnie. Ogórki są dyskusyjne, a dynie to już na pewno jest za wcześnie. Dynie rosną bardzo szybko, nie lubią przesadzania, więc najlepiej je od razu w jedną większą doniczkę, jedno nasionko, no góra dwa powiedzmy. Jeżeli też później będzie Wam po prostu dwie dynie rosły obok siebie, jeżeli chcecie zostawić, albo słabszą wyrwiecie, tak? No to w ten sposób można, ale zostawiamy jeszcze, to jest za wcześnie, także dynki zostawiamy i nie, na pewno nie po kilka, a już odradzałbym Wam w ogóle wykorzystywanie tych wszystkich właśnie po jajkach, tekturowych rolek. Słuchajcie, my użyliśmy tekturowych rolek w filmie o papryce, na pewno pamiętacie, że użyliśmy, już się z tego wycofaliśmy. To był błąd, rolki zaczęły pleśnieć, my oczywiście tą pleśń skasowaliśmy cynamonem bardzo skutecznie, natomiast no, zresztą widzieliście na początku tego filmu. Natomiast, no nie, przesadziliśmy to wszystko do plastikowych pojemników i tam już nie ma problemu z pleśnią, także żadnych tam po jajkach, żadnych rolek tekturowych, żadnych takich. Nawet się zastanawiam, czy torfowe będę wykorzystywał. Mamy kupione, sprawdzimy na niektórych rozsadach, ale nie wiem, czy będziemy używać. Jednak tutaj w tym wypadku mimo wszystko plastik. Mimo wszystko. Jeszcze można ekologicznie właśnie te pojemniki wszystkie po serkach, śmietanach i tak dalej wykorzystywać. Mam nadzieję, że nie po margarynach. Nie jedzcie nigdy margaryny, bo to najgorsze, co może być. Masło tak, ale nie margaryna. Dobra, ale to dygresja. Więc tak, arbuzy, melony jak najbardziej już można sobie na rozsady robić. Można miechunkę pomidorową tak samo, spokojnie już wysiewać na rozsadę. Spokojnie możecie również ogórek szklarniowy, ogórek gruntowy, zwłaszcza te wszystkie, które będą sadzone docelowo w szklarni, to już na pewno można spokojnie, to niezależnie od warunków, można je już przygotowywać. Te ewentualnie do gruntu można się jeszcze tam wstrzymać pod koniec marca, powiedzmy. Okra też może być spokojnie razem z ogórkami właśnie. Jarmuż możemy też do multipaletek najlepiej jarmuż przygotować też na rozsady. Także to wszystko możemy już zrobić. Jeśli chodzi o okrę, to tak bardziej powinno się raczej myśleć o kwietniu, początku kwietnia, no ale jak dobre warunki, powiedzmy, macie sprzyjające, to można się pokusić o ten koniec marca. Na pewno warto teraz przygotować rozsady i wysiać w multipaletkach na przykład, czy w jakichś innych pojemnikach zioła.
Tutaj spokojnie majeranek, tymianek, bazylia już nawet. Chociaż bazylia lubi cieplejszy bardziej klimat. Majeranek też może przemarznąć bardzo łatwo, więc też trzeba uważać. Jeżeli nie przemarznie u Was, to można się pokusić o wysianie ziół. Spokojnie różne zioła różniste, którymi później będziecie przeplatać te wszystkie rośliny, tak jak mówiłem, już można spokojnie wysiewać. Jeszcze jest kwestia fasolki. No tutaj powiem Wam, że fasolkę generalnie do gruntu to chyba się w maju dopiero sadzi, albo gdzieś pod koniec kwietnia, to tutaj jest to ryzykowne. Ale jeżeli na przykład byście mieli taką odmianę, którą na przykład chcecie sobie w szklarni wysadzić, to możecie. Ja na przykład polecam Wam do szklarni spróbować fasolnika chińskiego. To jest ciekawe warzywko. Na zewnątrz też go będę sadził, ale spróbuję w tym roku również w szklarni, bo na zewnątrz nam bardzo ładnie rósł, ale chyba trochę za późno jednak wyszedł i on nie zdążył tak idealnie rozwinąć się. Natomiast chcę spróbować w szklarni, bo to jest takie raczej warzywko, które lubi zaciszne bardziej miejsca i trochę wyższą temperaturę, bo jednak to pochodzi trochę z innych regionów niż Polska, więc nie jest idealnie przystosowany. Myślę, że w szklarni poradzi sobie lepiej, ale fantastyczne warzywka, ponieważ strąki to są chyba jedne z najdłuższych, jeśli chodzi o fasolę, bo tam dochodzą nawet do pół metra, nawet niejednokrotnie przekraczają pół metra długości te nasionka. Także jak ktoś na przykład chce sobie, nie wiem, na obiad fasolkę ugotować, no to tą tradycyjną szparagową fasolkę to musiałby tam sobie pewnie z garść 10 dobrych wziąć, a tak to bierze jednego fasolnika, pociapie go na drobne elementy i ma obiad z jednego, także ty tam z dwóch. No, także bardzo ciekawe warzywko. Fasolnik chiński. Spróbujcie sobie kiedyś. To tyle. Nie będę przedłużał, moi drodzy. Po prostu doczytujcie, słuchajcie. Nie traktujcie filmów jako jedyne źródło waszej informacji, tak? Weźcie sobie, oglądajcie te filmy, róbcie sobie notatki, a jeżeli ktoś tam w opisie czy na koniec filmu daje wam planszę, ja też spróbuję planszę dać na koniec jeszcze filmu, to korzystajcie z tego, spisujcie sobie, róbcie sobie notatki, miejcie swój zeszyt z notatkami, wpisujcie daty, doświadczalnie wszystko róbcie, tak? Za rok będziecie o te doświadczenia i o tą wiedzę bogatsi, tak? Korzystajcie z kilku źródeł, nie tylko z jednego. Korzystajcie z książek, korzystajcie z artykułów na blogach. Jest tego cała masa. Także nie tak, że ja powiedziałem, że teraz już ogórka, już pakujecie do ogórka po 10 sztuk do jednej doniczki, a później nie będzie wam to rosło, bo wybiegnie, a później wam zmarznie w szklarni, bo jeszcze pójdzie przymrozek, a nie ogrzewaliście i powiecie, a bo Adam Zwiejski tak powiedział. Bierzcie na wszystko poprawkę. Tu najpierw myślimy, a później siejemy i sadzimy. No. Agatka robi z tyłu zwrot. Naładowała pojemniczki, a teraz je opróżnia. Widzicie? To jest ogrodniczka. Ma ja w tym cel. Ona lubi się bawić w ziemi. Raz tak. W poprzednim wcieleniu była grabarzem. Nie, słuchajcie, przyszły nam nowe doniczki. Agatka zamówiła, słuchajcie, doniczki takie specjalne. I słuchajcie, które bardzo lubi Agatka. Tu jest kartonik, a w tym kartoniku, słuchajcie, mieści się 350 takich doniczek. Wyobrażacie sobie? 350 doniczek jest w tym kartoniku. Nie wierzycie? Zaraz wam to udowodnię. Patrzcie. 350 doniczek jest w tym kartoniku. Teraz Agatka otworzy, a ja wam powiem coś o tych doniczkach. Wiecie, dlaczego są szczególne? Bo jak ja byłem małym chłopcem, tak, kiedyś byłem małym chłopcem. Zdarzyło mi się. Miałem taki incydent w życiu w ogóle. Ale zawsze byłem wysoki, bo chodziłem w kapeluszu. To moja babcia 40 lat temu używała dokładnie takich doniczek, jak robiła sadzonki pomidorów. Słuchajcie, te doniczki ciężko jest już spotkać w sklepach. Bardzo ciężko. Prędzej w internecie. Ale są. 40 lat nie zmieniła się ich konstrukcja, być może dłużej, bo jak tylko podejrzewam przed plastik, to chyba ktoś to wymyślił i tak zostało. 40 lat, słuchajcie, to są plastikowe blistry. To są, słuchajcie, plastikowe takie blistry. Jagatka, może zdejmiesz rękawiczki, pokażesz, jak to się składa. Troszeczkę zmienił się tylko kształt
tego dzióbka, który tu jest, bo jak ja pamiętam, to były bardziej okrągłe. Zresztą mamy takie jeszcze bardziej okrągłe. W każdym razie zaraz Agatka pokaże Wam zwinięcie takiej jednej doniczki i zobaczycie, jak to wygląda. To są oczywiście doniczki bez dna, bo to są takie doniczki bezdenne. I robi się to tak, że o, składacie, słuchajcie, wciska się jedno w drugie i patrzcie, jest doniczka. Teraz się wypełniają ziemią, ubija na dole, na górze już nie trzeba i ona, ta ziemia się trzyma. Nie jest to drogie, co najfajniejsze, właśnie po zużyciu też odwijacie, wysypujecie ziemię, bo i z powrotem można tak przetrzymywać, więc też zajmują bardzo mało miejsca przy przetrzymywaniu, to jest kolejny ich plus. I jeszcze jednym plusem jest to, jak łatwo się wyjmuje sadzonkę z nich, bo wystarczy ten blister rozłożyć i sadzonka sama wychodzi. Słuchajcie, macie gotowy taki walec, nie? O, patrzcie, wystarczy wyjąć ten jedno z drugim i patrzcie, samo to się otworzy, a zostanie Wam walec z ziemi, tak jak z tej doniczki. Tylko nie trzeba wyciągać, wypychać, kombinować. Także to jest bardzo fajny patent. I tak jak mówię, 40 lat temu moja babcia to miała. I na pewno będziemy ich używać. Co nie znaczy, że zrezygnujemy z ekopojemniczków po śmietanie, bo też będziemy je wykorzystywać, tylko do czegoś innego. Dlatego, że te są wielorazowego użytku, więc to też jest forma eko. Wykorzystywanie surowców. Tak jak tutaj w zeszłym roku praktykowaliśmy i w tym roku też praktykujemy, to są, słuchajcie, jakieś worki po ziemi, po torfie. Robi się z tego, nacina się walec. Ten walec się zszywa z szywkami. I macie dokładnie tą samą zasadę i nie wpada. Proszę bardzo, wystarczyło na dole dobrze ubić. Tylko to jest trudniejsze, oczywiście, że tak. Ciężej wyjąć, kiedy jest duża roślina. Tak, kiedy ma dużo korzeni. Tamtą tylko otwieracie i samo wyjdzie. Ale też jest to sposób, także no wcale nie trzeba mieć jakichś wyuzdanych doniczek kupować, nie wiadomo jakiej ilości, tylko po prostu trzeba myśleć. No i te są przede wszystkim wielorazowe. Sprawdzimy temperaturkę. Stopni. I teraz pokażemy Wam, jak się pikuje właściwie takiego pomidorka i jeszcze dodatkowo pokażemy Wam, jakie plusy mają doniczki, które pokazaliśmy w jednym z ostatnich filmów, które się wyjątkowo łatwo zdejmuje, otwiera i tak dalej. Agatka teraz Wam pokaże. Można na dwa sposoby. Można wyśliznąć. Tak. I bez problemu do góry i wchodzi. Wychodzi. A drugi można sposób. Też tak, jak się zapięło, tak trzeba też rozpiąć. Pokaż. Dokładnie. I wtedy tylko rozciągamy, zdejmujemy i zobaczcie. To jest też bardzo, bardzo przydatne w momencie, kiedy już docelowo będziemy sadzić pomidory na przykład w miejscu tam w gruncie. Jak będą takie duże korony, no to się ich nie wysuwie. Tak, tak? To ich się nie wysunie, a to otwieracie i proszę bardzo, gotowa bryłka. Agatka tą bryłkę troszeczkę tam, o, zdejmuje pomidora z góry. Ta bryłka pod spodem jeszcze nie została ukorzeniona przez tego pomidora. I teraz co robimy dalej? No dalej oczywiście na nowo związujemy, spinamy tą doniczkę, rzucamy trochę ziemi. I tutaj Agatce opracowałem taki specjalny ubijak do tego, że już nie trzeba było dłonią robić. To jest generalnie specjalne. Nie zaleca się na ubijanie ziemi, no ale sam to, koniec tak, trzeba sama ubić, końcówka, bo żeby tak, żeby nie wypadała. I tu takie specjalne urządzenie opracowałem, zobaczcie. Bardzo dobrej jakości, wysokiej twardości. Bardzo dobra klasa tego urządzenia, więc po prostu jest to urządzenie idealne. I wtedy tylko robimy na pewno tak. Łatwo się go czyści. Tak, łatwo się czyści. Ubija się parę razy, wtedy ten spód jest... O, i to się trzyma, tylko po to się ubija, tą końcóweczkę. Natomiast tutaj już ziemia w miarę luźna musi być, czyli wrzucamy trochę. I teraz jak się pikuje takiego pomidora, Agatka nam opowie. Troszkę ściągam ziemię z boków. Bo mi z powrotem ciężko będzie włożyć. Tak delikatnie, no nie za dużo, tak? Tak, żeby tutaj korzenie się nie dostać. No czyli tutaj już widać korzenie. Czyli już korzenie nie rozrywamy, żeby nie były na wierzchu, tylko razem z taką bryłką wkładamy, ale na jaką wysokość? No, trochę głębiej, tak? Wiadomo, że to musi być głębiej, skoro tak. O, tak. To jest dobra. Pomidory. A, dobra, czy ja Wam pokażę jak. O.
porównamy teraz. O, widzicie? Do pierwszych liścieni. Jeszcze się to trochę wciśnie. Do pierwszych liścieni podsypujemy gruntem. Dlaczego? Pomidory, papryki, bakłażany lubią przesadzanie, więc nie mają problemu z tym, że są przesadzane. Wprost nawet lepiej rosną. Dlaczego? Dlatego, że pomidory mają tendencję do ukorzeniania łodygi. A to oznacza, że jeżeli łodyga znajdzie się pod ziemią, to będzie automatycznie wypuszczać wąsy korzeniowe i będzie tam miała dzięki temu dużo bogatszy system korzeniowy. Tak? No, nam zależy teraz przede wszystkim, żeby roślina nie szła w liście, tylko szła w korzenie. Tak jest. A musi mieć dobry system korzeniowy. Tak jest. Na tym etapie ma nie wybiegać, ma rozwijać system korzeniowy. Jeszcze nie liście, na to przyjdzie czas. W każdym razie ten system korzeniowy jest najważniejszy, bo to on później musi wykarmić owoce, na których nam zależy. No i oczywiście liście, które w procesie fotosyntezy są bardzo potrzebne do tego. Poza tym ostatnio wyczytaliśmy zagadką, a właściwie ta zagadka znalazła taką informację, że podobno słodycz pomidora bierze się między innymi dzięki liściom, tak? Ponieważ tak. Liście zawierają dużo cukru. Który... Cukru produkowany jest w liściach, tak jest. I to ten cukier produkowany. Później jest oddawany ten cukier owocom. Teraz segregacja. Zobaczcie, jak to ładnie teraz wygląda. Widzicie? I tu są inne numery na nich, więc wiadomo, że to będą pomidory o innych odmianach i będziemy później sobie spisujemy, ile mamy z której odmiany. Jeżeli się okaże, że któreś nam nie wykiełkowały, to będziemy oczywiście takie pomidory jeszcze wysiewać. Jeśli będziemy mieli za mało, powiedzmy, tych sadzonek. Założenie było po 4 sztuki. Niektóre mają tą liczbę, a niektóre niestety nie. Po jeden na razie tylko. Jeszcze raz dla przypomnienia. Rozrywana jest ta bryła spod spodu. Ta góra jest nieruszana, bo jest tam korzenie pomidora. Na dno ubijamy tylko samo centymetr, półtora na samym dnie, po to tylko, żeby nie wypadło nam z tej doniczki. Podnosimy, nie wypada. Świetnie się trzyma. I teraz ziemia, pomidorek, delikatne ubicie. Dzięki perlitowi ta ziemia jest taka luźna, korzenie mają się łatwo jak rozwijać. I tutaj też, jeżeli obłupujemy tą bryłę korzeniową, to tyle, żeby nie odsłonić systemu korzeniowego. Niech on sobie tam w tej bryłce rośnie. Interesowo, muszę jeszcze raz. Jest za płytko, więc przenosimy trochę gruntu na bok. Jego wkładamy głębiej. Jeszcze? Dobra. Czyli musimy wyjąć pewnie trochę. Widzicie? No musi być precyzja, mi się okruszy, precyzja i najwyższa dbałość o szczegóły.